Faryzeusze pytali o podatek, jaki płacili okupantowi, czyli Rzymianom. Pytanie było prowokacją polityczną. Odpowiedź zdumiewająco trafna. Pokażcie mi monetę podatkową. Podali mu denara. Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli mu Cezara. Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Jezus w oparciu o monetę odwołał się do sprawiedliwości. W Ewangelii jest mowa o podatku, który trzeba płacić. Jezus nie zatrzymuje się na pytaniu, w jakim stopniu podatek jest sprawiedliwy, bo wtedy dotknąłby układów, jakie wtedy obowiązywały. Uczy nas żyć w takim świecie, jaki jest. Podatki były, są i będą. Jezus wzywa do sprawiedliwości w układach ekonomicznych i chce, by były tak sprawiedliwe, jak powinno być sprawiedliwe nasze życie wobec Boga. Ta sprawiedliwość dotyczy wszystkiego, co jest darem Boga. Czyste powietrze, którym oddychamy, czysta woda potrzebna do picia, zdrowe jedzenie, ubranie, mieszkanie. Wszystko, co się składa na nasze zdrowie, to, co dotyczy układów z innymi ludźmi. Od Boga otrzymujemy wszystko. To wszystko po właściwym wykorzystaniu w czasie, jaki też jest darem Boga, trzeba Bogu oddać. Ta sprawiedliwość ułatwia życie i nigdy nie obawia się Boga, nie żąda od Niego tego, czego nam brak. Bo jeśliśmy nie otrzymali, to za to nie odpowiadamy. Stary Testament był zbudowany na tej sprawiedliwości i ideałem był człowiek sprawiedliwy. Nowy Testament na tej sprawiedliwości zbudował przykazanie miłości wzajemnej. Ona też jest sprawiedliwa na miarę boską. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Miłość ewangeliczna jest sprawiedliwa. Jeśli komuś brak sprawiedliwości, nie stać go na ewangeliczną miłość. Dziś jesteśmy świadkami głębokiego kryzysu wiary w Kościele, a przyczyną tego kryzysu jest brak miłości wzajemnej i brak Bożej sprawiedliwości. Spotkanie z Bogiem w prawdzie jest godziną sprawiedliwości. I szczęśliwy, kto tą sprawiedliwością żyje. Jego serce jest również bogate w miłość wzajemną. Szczęśliwy człowiek, sprawiedliwy i kochający. Szczęśliwe małżeństwo, sprawiedliwe i kochające. Szczęśliwa rodzina, sprawiedliwa i kochająca. Dziś wspominamy świętego Jana Pawła II, naszego Karola Wojtyłę. Był człowiekiem szczęśliwym, bo sprawiedliwym
i kochającym. Nasza Ojczyzna, żyjąc sprawiedliwością, może promieniować szczęściem i miłością. Innej drogi nie ma. Oddajcie, co cesarskiego cesarzowi, a co Bożego Bogu. Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.